Witajcie kochani w tej smutnej chwili. Niestety Ciapek umarł, ale nie umarł i właśnie wam zademonstruję, co się stało. Tak jak zauważyliście, turbo się zepsuło. Ciśnienie oleju trzyma i kiedy to się stało, to też trzymał ponad 3 bary na wolnych obrotach. Także myślę, że nie najgorzej. Prawdopodobnie urwał się wirnik. Zaraz to zobaczymy, co tu się stało. Zdemontowałem już intercooler, zrobiłem to jeszcze na polu. W zasadzie to robiliśmy takie testy w Oraniu. Trudno to nazywać testem, po prostu oraliśmy forsznitem i 30. I 30 niestety nie wytrzymała tempa i poległa. Chociaż w tym sezonie zrobiła tyle motogodzin, także nie jest źle. Znaczy w tym, przepraszam, źle mówię, od momentu zamontowania turbo zrobiła tyle motogodzin. Turbina była kupiona ze szrotu, także tutaj też nie ma co oczekiwać, żeby była jakaś super trwała. Nie była w idealnym stanie, także i tak dziwne, że tak długo to działało. Dobra, zaraz to rozbiorę i zobaczymy, co tu w niej padło. Teraz zdemontujemy turbinkę. Jedyna rzecz, jaką zrobiłem w tej chwili ku zdemontowaniu, to odłączenie intercoolera. Myślę, że to zajmie około 5-10 minut zdemontowanie tego. Najpierw filtr powietrza, a raczej jego obudowa. Odepniemy opaseczkę. Dobra. Widać coś tu? No, wirnik nie jest urwany. To ciekawe. Zobaczmy, co tu się stanęło. O kurde. Ale napsute. A może się urwał jednak? Tak mała muszla, że nie mam nawet jak nim poruszać palcami. Może uda mi się to zdemontować, to wam pokażę. Ale najpierw zdemontuję w ogóle turbo. Powrót oleju odłączony.
Zasilanie olejem teraz. Już. Z bańki. Co to tak sucho? Nie no, tu jest mokro. Nie, jest olej. Już myślałem, że turbina nie była zasilona. Teraz o to. Teraz to, cokolwiek to jest. Nie no, to jest przewód wyjścia powietrza z turbo. Hop. Przewód do czujnika ciśnienia do ładowania. Ale się zapiekło. Trzeba śrubokrętem podważyć. Normalnie się przykleiło wręcz. Teraz zostaje nam odkręcenie turbo od kolektora wydechowego. Ale zanim to tamto, żebym poluzował sobie te śruby, żeby zajrzeć na gorącą stronę. Zobaczymy, czy dam rady je zruszyć. Jak nie dam rady, to trudno. Nie. Nie będę łamał sobie tego narzędzia. Po prostu zawiozę to do warsztatu, rozbiorę to sobie w warsztacie. Nie mam tutaj innego, lepszego imbusa niestety. I odkręcamy śrubeczkę. Jedną, poluzuję sobie od razu drugą. O kurde! Ale to było dokręcone. Jakiś himen to dokręcał. Tak myślę, że z 500 000 Nm tutaj było. Ale kto wie, może nawet więcej. Jak wiem, te żarty są głupie, nie na miejscu. Powinien się zachowywać jak dorosły człowiek. Poważny. A nie jakiś fiubździu w głowie. Głupoty, żarty jakieś. Niestety. Życie jest i tak zbyt ponure, żeby sobie z niego nie żartować. Dobra. Turbo wyjęte. Mieliście zegarek w ręku? Poszło szybko. Zobaczymy, może wymienię kora. Co tu się stało? Dobra, zaraz wam pokażę w lepszym świetle. Co się stanęło? Dobra, patrzcie na to. Wirnik jest... Normalnie lata sobie jak Żyd po pustym sklepie. Zepsuło się. Nie wiem, czy on się już urwał, czy nie. Ale patrzcie, to już pływa. To już pływa w oleju. Tutaj ile jest oleju. Full.
Także spróbuję ją zregenerować i zobaczymy, co będzie. Tutaj problemem może być, oprócz tego, że ta turbina była ze szrotu, tak jak wspominałem, czyli pewnie już była dowalona, jest dosyć długa droga dla oleju, zanim dojdzie do turbiny, więc pomyślałem sobie, że fajnym rozwiązaniem byłoby wstawienie jakiegoś zaworu jednokierunkowego, bo podejrzewam, że to ciśnienie, ten olej z przewodu może spływać, kiedy ciągnik stoi, i przy każdym uruchomieniu, wiadomo, to ciśnienie oleju, to nie jest tak, że pompa od razu nam tu dowali olej do turbiny, ona jest od razu smarowana, tylko tu zostaje poduszka powietrzna i to ciśnienie, zanim nam przepchnie tę poduszkę powietrzną, to turbina chodzi na sucho i podejrzewam, że to główna przyczyna, dlaczego ona padła. Tutaj ten problem rozwiąże prosta sprawa, zwykły zawór jednokierunkowy. Tylko też muszę jakoś pomyśleć, żeby ten zawór znowu nie powodował restrykcji. Także tu kwestię zaworu jednokierunkowego do tego oleju muszę przemyśleć. Zobaczymy, jak to z tym będzie. Wstawię to przed czujnikiem, także będę mógł monitorować ciśnienie na czujniku, bo tak też jest połączone. Tu jest czujnik wpięty w zasilanie turbiny, także zawsze na czujniku widziałem. Tylko tak jak mówię, poduszka powietrzna w przewodzie się stworzy, no to czujnik pokazuje ciśnienie, tylko że tam ciśnienie powietrza, a zanim to wypełni olej, chwilę to chodzi. Kolejna sprawa to pulsacja do ładowania. Niektórzy z Was pisali na temat tego, żeby przewód do czujnika ciśnienia do ładowania zrobić cieńszy, po prostu wstawić tam zwężkę. No, tam jest zwężka zrobiona, ja już o tym pomyślałem na samym początku i przy samym czujniku jest zwężka i to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten ciągnik pracuje w takim cyklu praca, a potem znowu dwa obroty na pusto i znowu praca, czyli tak jakby fala spalin, pusto, fala, pusto, i to powoduje takie pracowanie tej turbiny. Z drugiej strony ona jest obciążona w taki sposób, jej dwie strony, ciepła i zimna, że najpierw jest jakby, najpierw siła działa na stronę ciepłą, czyli tutaj pcha, napędza tę turbinę z tej strony, a później znowu obciążenie na stronę zimną, bo tam znowu jest ssanie. Podejrzewam, że to może negatywnie wpływać na pracę tej turbiny, gdzie w silnikach na przykład czterocylindrowych już nie będzie takiego problemu. Ale co by tu rozwiązało sprawę? Wydaje mi się, że taki bufor byłby potrzebny tutaj jakiś. Chodzi o taki jakby dystans, zwiększenie objętości kolektora wydechowego. Wtedy to zmniejszy trochę wydajność, turbina będzie trochę później wstawała, ale wydaje mi się, że zmniejszy się ta pulsacja wtedy. To taka moja teoria. Ciekawe, czy w praktyce tak się to uda. Zobaczymy, ja tę turbinę zregeneruję i wstawiam ją z powrotem, bo on fajnie chodził na tej turbince. Tylko mówię, no ten układ olejowy poprawię i pomyślę, może jeszcze wstawię tu jakiś dystans. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy dystans, czy co tu wstawić, kurde. Coś muszę pomyśleć. Ewentualnie coś z wydechem pokombinować jeszcze, żeby nie było takiej pulsacji. No ale to już trzeba jakieś symulacje sobie porobić, kurde, w jakimś programie i wtedy byłoby wiadomo. Niestety nie mam takich warunków. Wszystko robię metodą empiryczną, czyli metodą prób i błędów. Także kochani, pewnie będzie w przyszłości jakieś wideo, jak to, czy to w ogóle zreanimowałem, ale myślę, że zreanimuję go bez problemu. Wąż z olejem mnie zaatakował. A więc dobrze, proszę Państwa, rozbieramy turbinkę. Tylko jak to zrobić? O, to było słabo dokręcone. Ale to w ogóle jakaś niepotrzebna rzecz tutaj. Dobra, odczepiamy kruciec, zasilanie olejem.
Najpierw zdejmiemy zimną stronę. Ja jeszcze nie szukałem kora. Zobaczymy. Najpierw rozbiorę, jutro zadzwonię, może coś będzie. Zrobię sobie tylko takie znaki czymś ostrym, żeby potem wiedzieć, jak to złożyć. Po prostu znaki będą naprzeciwko wlotu oleju na obudowach. Także nie będę miał problemu później, żeby to poskładać. Dobra, rozkręcamy najpierw zimną stronę. Zobaczymy, co tam się wydarzyło w naszej turbince. Czemu ciapek ją odrzucił? Czemu przeszczep został odrzucony? Bardzo mała turbina, ale ciapek nie osiąga wysokich obrotów, także wydajność tej turbiny jest, wydaje mi się, że odpowiednia. Ale kto wie. Empiria zawsze pokaże prawdę. Dobra, uwaga, zdejmuję zimną stronę. O! Teraz spójrzcie na to. Wirnik nie jechał po muszli, więc zimna strona jest spoko. Patrzcie, ile oleju. Masakra. Żygała już olejem. Proszę bardzo. A nie jest tak źle. Nie ma tragedii jeszcze. Mogłem nie rozbierać jeszcze, by podziałała. Ale się zbisiła, no. Skubana, patrzcie, jak chodzi. Luz osiowy. Prawie nie ma. Już tam pomieliło w środku. Luzu osiowego nawet nie ma. To nie jest śmieszne. Ale wszystko brudne. Może olej trzeba było zmienić w tym sezonie. O, i to jest myśl. I to jest myśl. Krisie, co ty mówisz? Takie rzeczy. Przed kamerą. Patrzcie, jak te śruby się odkręcą. Tak króciutko. A wiecie czemu? Tak lekko idą? Nie zgadniecie, dlaczego tak jest. Idą tak lekko, bo już wcześniej je poluzowałem. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Rozkręcamy. Na ciepłej stronie znaków mogłem nie robić, bo tego kora nie da się założyć źle. Bo są trzy śruby, które ustalają to. No, można w trzech pozycjach to ustawić, ale niestety tylko w jednej będzie taki przepływ oleju, że w dół. Każda turbina tak ma, pamiętajcie. Spływ z dołu, wpływ z góry. Chyba, że mówimy o turbosprężarce, która jest smarowana olejem. I są takie turbosprężarki, gdzie nie ma przepływu oleju, tylko jest... O-o! 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 Taka sytuacja. No to... Nie dziwnego, że tu całkiem nie ma zbyt dużego luzu. Jeszcze by chodziło, nie? Nawet się kręci. Tylko, że tu czegoś brakuje. Urwał się wirnik. To właśnie ta rzecz, której nie mogliśmy zobaczyć. Bo nie dałem rady tego przecież odkręcić. Spójrzcie, jak to wygląda.
Talerzyk, bardzo ważny. Ostatnio dawałem turbinę na regenerację i zapomniałem dać. Dwa razy trzeba było jeździć. Patrzcie, jaki skatowany. Nieźle, co? I ten wirnik już tu jeździł po obudowie. Ale w sumie no nie wiem. Tam wsadzę tu drugiego kora i tyle. Zobaczę, ile to będzie kosztowało. Podejrzewam, że to był jakiś pewnie już Chińczyk tu założony. Jakieś oznaczenie takie 35, 509, GRP. A co to znaczy? Tutaj mam oznaczenie K, Germany. Ale olej daje z tego. 5435101 4861. Dobra. Trzeba szukać drugiego koraska i reanimować naszego ciapka. A zaraz spróbuję wyjąć. Powiem wam, że zawsze jak robię regenerację turbosprężarki, to proszę chłopaków, żeby dali mi stary wirnik. Wiecie dlaczego? Ta oś tego wirnika to jest super twarda stal i to jest idealny po prostu przebijak. I wszystkie inne przebijaki, jakie macie do kupienia w sklepie, to przy tym wymiękają. To jest tak twarda stal, wybijanie takich tych kołków w hamulcach, w zaciskach hamulcowych, to jest perfekt, idealne. To, żeby gdzieś przypasić, na przykład przy naprawie skrzyni, gdzie trzeba przebijać te różne bolce, różne kołki. Idealne, można se szlifnąć, żeby się dopasować średnicą. Spróbuję wybić to, żeby zobaczyć, co tam jest, co tam się z tym dzieje. Tyle nam zostało w sumie. Gorąca strona, tylko żeliwna obudowa i to wszystko. I aktuator. Dobra, zobaczmy, co tu się stanie, jak to wybijemy. O. Może nie wyjść, bo to zapieczone tam. Nie idzie. Nie idzie. Czym by to trzepnąć? Potrzebny jest lepszy chwyt. Lepszy, czyli taki. Razu jest efekt. Voila. Proszę, to chciałem wam pokazać jeszcze po prostu, jak to wygląda. Kurde, z czego ten wirnik jest zrobiony? A, tak mi się wydaje, zastanawiam się, czemu jest takie lekkie, przecież to jest zimna strona, to jest koło ze stopów lekkich. Także to musi być lekkie. O, leci z rąk. O, to jest ciężkie. Bo to jest z jakiejś stali, kurde, odpornej na wysokie temperatury. I co się stało? Się urwało. Dlaczego wirnik w turbosprężarce się urywa? Po pierwsze, od luzów, jakie powstają, i wirnik zaczyna drgać. A tak nam się wydaje, drgać, a tam drgania. No tak, tylko że jeśli coś ma kilkadziesiąt tysięcy obrotów i zaczyna drgać, no to już te drgania powodują nieco większe siły i wtedy to zaczyna tak pracować. Przy bardzo dużej częstotliwości, prosta sprawa, tworzą się tu mikropęknięcia. Do tego jeszcze przecież to jest obciążenie
o takie, to musi przynosić moment obrotowy, przecież to jest część napędzana, a to jest część, która pompuje, więc część obciążona. Duża siła idzie przez ten wirnik, nie ma co się oszukiwać. Przyczyn jest tu kilka. Jeszcze przyczyną tego wpadania w wibrację może być na przykład uszczerbek jakiś tutaj i niewyważenie turbiny. Albo złe wyważenie turbiny, wirnika. Turbiny się nie wyważa, wirnik się wyważa. Raczej ten zespół tych wirników. Chociaż nie jestem od tego ekspertem, także tutaj nie chcę cwaniakować jakoś. Ale co tutaj widzimy? Pierścień jakiś zabezpieczający, rozwalony. I tutaj pierścień uszczelniający. Co odpowiada? To jest takie, wam powiem, taki jeden wielki mit tutaj z tym związany. Że co odpowiada za szczelność turbiny? Co odpowiada za to, że ten olej stąd, ze środeczka, przechodzi nam tutaj albo nie przechodzi? Tu nie ma żadnego gumowego uszczelniacza. Nie ma tu nic, co by to uszczelniało. Ten olej musi swobodnie tutaj wpłynąć, swobodnie przesmarować to łożysko i spłynąć. To ten uszczelniacz, ten pierścień tutaj taki na tej ośce, który jest z jednej i z drugiej strony, no zasadniczo to nie ma możliwości w 100% uszczelnić, przecież tu jest, on ma przerwę taką w sobie, nie wiem czy to widać. Chodzi o to, że warunkiem do tego, żeby tu nie wydostawał się olej, jest swobodny przepływ tutaj. I ta średnica nie może być niczym zakłócona. Czyli tak jak czasami dajemy tutaj uszczelaczkę, tu akurat jest skróciec, ale zazwyczaj jest taka owalna uszczelka. Ona nie może mieć mniejszej średnicy niż przewód spływowy, bo nam będzie olej do turbiny szedł. Prosta sprawa. A co odpowiada za to, że ten olej tutaj nie idzie? Ciśnienie. Kiedy turbina pracuje, tutaj są ciśnienia z obu stron, od strony wewnętrznej wirnika, o tutaj, panuje ciśnienie, które po prostu nie pozwala na to, żeby ten olej tu wypływał. No olej już tutaj w środku nie jest pod ciśnieniem, on pod ciśnieniem jest dopiero tylko na wejściu. Już później, kiedy przepłynie przez łożyska, ma kanał do swobodnego spływu, już nie jest pod ciśnieniem, już po prostu sobie spływa. Więc ciśnienie z jednej strony spalin, a z drugiej strony ciśnienie pompowanego powietrza. Pokazuję odwrotnie, bo tu jest strona zimna, więc ciśnienie pompowanego powietrza po prostu uszczelnia to, wpycha ten olej z powrotem do turbiny i do powrotu. I tak samo jest z tej strony. I na przykład, kiedy ingerujemy w układ wydechowy, kiedy ingerujemy w DPF, katalizator, nasza turbina obliczona do naszego silnika może delikatnie zacząć się pocić, ale to jest bardzo drobne. To są takie rzeczy, to są już niuanse takie całkowite, także to nie ma tak dużego wpływu. No, największy wpływ to wiadomo ma stan łożysk i luz osiowy. Już nie ten na boki, tylko osiowy luz, bo ona jest najbardziej uszczelniona właśnie w osi. I kiedy dostaje luzu osiowego, no to ekspresowo będzie wpadać ośka w drgania i puszczać olej. Jak nie w jedną, to w drugą stronę. Także tak to od tyle by było. Może później wrzucę jakiś materiał, jak już dorwę turbinę, będę ją składał i będę odpalał ciapka, pewnie zrobię wymianę oleju. Jak to wszystko zrobię, to pewnie wrzucę jakiś filmik. Także narka. Na razie, pa pa. Cześć wam.